Witam wszystkich w 19 części Let's Play Tomb Raider Underworld. Przede mną Yggdrasil, jeżeli w ogóle tak to się czyta, ponieważ nazwa jest dość skomplikowana. Czyli po prostu taka dość prosta część poziomu. Same korytarze z mnóstwem trali. Nie ma już skarbów, bo wszystkie zdobyłam, ale ciągle pojawiają się te różne wazy. O, tutaj jest fragment. Już nie mogę wrócić z powrotem. Teraz coś powiem, chcę, żeby było słychać. W walce z trollami młotem właśnie fajne jest to, że nie trzeba ich już dobijać, oni się od razu rozpadają. No a tutaj będzie ich dość sporo, więc przydaje się też to potężne uderzenie. Można się pozbyć większej ilości trali na raz. Jak widzicie, jest ich tu naprawdę dużo. A jeszcze ci wielcy, oni są mocniejsi. I to dużo mocniejsi od tych mniejszych, że tak powiem, pospolitych trali. Kolejna apteczka. Okej, i już powoli wychodzę z tego korytarza. Tam widzimy jakąś tajemniczą postać. No i tutaj też będzie dość długa cutscenka. Trochę smutna. Mother? It's me. It's Lara. No. No, no, no. My mother is dead. My mother is dead. My mother died a long time ago. You're not. I've lived many times longer than your entire civilization, and I've never seen such delicious irony. When I heard what happened to the wife of the great Richard Croft, I knew I could set him on a desperate quest to find what I desired most. Then he betrayed me in Thailand, and for that, I killed him myself. But when you showed up with Thor's gauntlet, I knew I could send you off in your father's footsteps. Confident they would lead us to this very spot. You seem to have forgotten what I would be holding. When I made this creature for Amanda, she had no idea that my true purpose was to have the means to destroy you at this very moment. The two of you never suspected that you were mere actors in my play. And so it ends. Now, if you'll excuse me, I have a serpent to raise. But the Midgard Serpent will tear the world apart, and only Thor's hammer can stop it. So, I'll hold them off. Ah!
Okej, okay. Jak widzicie, wracamy do korytarzy. Tutaj niestety nie można wrócić, żeby sobie pooglądać. No i kolejne trale do zlikwidowania czekają, więc idę dalej. O, apteczka. Coś dużego za mną. Dobra, ja wiem, że już w tych naczyniach nic nie ma, ale ja strasznie lubię je rozbijać. O, mam jakąś dziurę dla urozmaicenia krajobrazu. I idę dalej. Nie ma żadnych apteczek. O, i wychodzę w końcu z tych korytarzy. Do jakiegoś takiego naprawdę dużego pomieszczenia. Właściwie ono dla mnie trochę wygląda, jakby było na zewnątrz, ale z tego co wiem, to ono jest tutaj gdzieś w środku. Tam jest Natla. Skrajnie nieruchoma. No i co, idę dalej. Znowu cutscenka. Trochę krótsza. Shut it down! Lara, unexpected, but I'm glad you're here. You should be allowed to see firsthand the fruits of your labor. That's the Midgard Serpent. Of course not. Jormungandr is the network of tectonic ridges that encircles the earth on the ocean floor. We stand now on its weakest point, where the ancient supercontinent Pangaea first broke in two. When this relic unleashes its fury below, the very seams of the planet will burst. The Midgard Serpent will rise up and spew poison into the air. All the world will be consumed by fire and ash. Ragnarok, the seventh age is upon us! Tutaj, jak widzicie, zaczyna się kolejna część poziomu. Brak czasu. No i wrócę tutaj w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się przyjemnie oglądało. Pa, pa.